Ośrodek Sportu i Rekreacji od 5 września wprowadził opłaty za wędkowanie na zalewie Arkadia. Jakkolwiek dziwnie to brzmi, jest to pierwszy etap planu ochrony akwenu przed sinicami. Populacja sinic w naszym zalewie została już ograniczona i organizmy te nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia ludzi. Teraz administratorzy Arkadii chcą doprowadzić do odpowiedniego zarybienia zbiornika wodnego. Profesjonaliści ustalili, jakie gatunki ryb znajdują się w zalewie, ale ich właściwa adaptacja nie może być zaburzona przez odławianie. Jedynym na to sposobem ma być wprowadzenie pewnych ograniczeń dla wędkarzy. Udało nam się uporządkować gospodarkę po tej, powiedzmy, kilkumiesięcznej przerwie. 2 tygodnie temu doszło do spotkania Polskiego Związku Wędkarskiego, Oddział w Białymstoku, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Gospodarstwa Rybackiego oraz wszystkich prezesów kół wędkarskich, które tutaj działają na terenie Suwałk. I na tym spotkaniu ustaliliśmy, że bezpośrednią dzierżawcą będzie Polski Związek Wędkarski, który będzie tutaj prowadził sprzedaż zezwoleń. Zezwolenia będą sprzedawane tylko i wyłącznie na zalew Arkadia. Pozwoli to nam na monitoring, ile osób tutaj korzysta z tego zalewu, bo wcześniej na tym zezwoleniu była kilka akwenów, to jest jedna rzecz. I też nowum jest to, że będziemy też weryfikowali, jakie ryby są odławiane z zalewu. Umowa została podpisana na 3 lata. Wokół zalewu rozwieszono tablice informujące, gdzie można nabyć zezwolenia potrzebne do amatorskiego wędkowania. Na zezwoleniach znajduje się instrukcja zawierająca informacje o dopuszczalnej ilości zanęty, którą można wrzucać do akwenu. No jest to takim elementem czy efektem tych prac, które wykonały, badawczych prac, które wykonał tu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, który wskazał, w jaki sposób należy tą gospodarkę prowadzić, jakie dzierżawca ma ryby tutaj zapuszczać, prawda? Więc to jest wszystko powiązane i myślę, że uda nam się zapanować nad zalewem, żeby i akwen był czystszy i było dużo ryby, no i żeby można było się w następnym roku kąpać już w kąpielisku prawdziwym, a nie miejscu przeznaczonym do kąpieli. Koszt jednorazowego zezwolenia dla wędkarzy niezrzeszonych w białostockim PZW to 45 zł. Wędkarze należące do tego związku nadal będą mogli korzystać z bezpłatnych zezwoleń. Muszą być to opłaty, no bo dzierżawca jak gdyby no, jest świadom tego, że będzie tutaj też odpowiadał za tą gospodarkę, więc tutaj jak gdyby trzeba też swoje badania prowadzić, no trzeba było tablice informacyjne umieścić, trzeba było wydrukować te zezwolenia, no i oczywiście zapuszczać odpowiednie gatunki ryb, które też będą kosztowały. Proces odwracania biodegradacji wód Arkadii potrwa kilka lat. Pierwszy krok został zrobiony, a najbliższe badania jakości wody wykonane zostaną za rok.